Hej kochane, właśnie wróciłam z pracy i stwierdziłam, że chyba czas najwyższy wziąć się za nagrywanie ulubieńców stycznia. Oczywiście tego też dużo nie będzie, bo nie chciałabym wam pokazywać czegoś na siłę, czego nie używałam, tylko wspomnieć o tym, o czym sobie tak właściwie przypomniałam i co nowego polubiłam. A wróciłam z pracy, umalowałam usta, dokleiłam rzęsy i tak taki makijaż oczu noszę. Robię sobie do pracy, w której teoretycznie nie mogę mieć makijażu, ale pomijmy ten temat, jakoś nikt się jeszcze do mnie nie doczepił, może w ten sposób. I nie wiem, nie, chyba nie widać, kogo mam na rękach. Tutaj, ojejuś, jaka miłość, patrzcie. Moje maleństwo się za mną stęskniło i leży mi na rękach, także pewnie mi będzie trochę przeszkadzać. Jeszcze wam może dodam. No ale mnie nie podgryzaj. Jeszcze może wam wspomnę, że codziennie rano, kiedy się maluję i już jestem na etapie malowania brwi, to moja narnia do mnie przychodzi zawsze o tej samej godzinie, bo ja rano mam wszystko co do minuty zaplanowane i zawsze o tej samej porze wypada tak, że maluję brwi. I to małe maleństwo przychodzi do mnie i do końca później jak się już maluje, siedzi mi grzecznie na kolanach i po prostu się patrzy, co robię. Chyba też kocha kosmetyki, ale dobra, przechodzimy do rzeczy. I pierwszą rzeczą, pierwszym produktem kosmetycznym, o którym chciałabym wam teraz wspomnieć, już wam kiedyś mówiłam o tym mikserze z NYXA w top 5 kosmetyków, które ułatwią życie i podejrzewam, że w jakichś ulubieńcach już o tym wspominałam. Na jakiś czas go odstawiłam, bo dobrałam sobie podkład odpowiedni do mojego koloru szyi, powiedzmy, po prostu odpowiedni podkład dla mnie. Ale zaczęłam go używać, bo zaraz wam pokażę, jaki kupiłam nowy podkład i go testowałam. Ale jeszcze kilka słów o tym mikserze. Ładnie rozjaśnia podkłady, nie zmienia formuły podkładu i przede wszystkim nie rozrzedza podkładu, co wpływa po prostu na to, że nie zmniejsza krycia, czyli jeśli macie problemy z dobraniem sobie podkładu, zazwyczaj trafiają się, wydaje mi się, że rzadko trafiają się podkłady za jasne dla nas Polek, zazwyczaj właśnie podkłady są po prostu za ciemne. Ale jeśli mamy podkład za jasny, to możemy sobie cerę po prostu ocieplić. Gorzej właśnie jak mamy podkład za ciemny, przychodzi nam wtedy z pomocą taki mikser i koniecznie go sobie spróbujcie. Wydaje mi się, że on kosztuje coś około 10-15 funtów, także nie jestem pewna, ale produkt mega wydajny, więc wydaje mi się, że każda dziewczyna po prostu powinna mieć go w kosmetyczce. I przejdźmy dalej, o jakim podkładzie mówiłam. Skusiłam się w końcu na Revlon Colorstay. Mam tutaj do skóry normalnej i suchej w odcieniu 180 Sunbeige. I wydawało mi się, że będzie dla mnie ten odcień dobry, chociaż chyba wydaje mi się teraz, że mogłam sobie wziąć 150. Ale nie chciałam, żeby właśnie był za blady, wolałam coś bardziej opalonego. I to duo mi się świetnie sprawdziło. I powiem wam, że ten podkład chciałam kupić sobie już chyba z rok. I zawsze jakoś tak przychodziłam i sobie myślałam, że a dobra, innym razem. Może kiedyś przy okazji jakoś tak celowo mi się nie chciało go kupować, bo wydawało mi się, że on po prostu jest na niego takie wielkie boom, on jest po prostu rozsławiony i każdy go po prostu lubi, bo jest taki sławny. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, ale nie, faktycznie ten podkład jest naprawdę fajny. Ma bardzo fajne krycie, to nie jest takie jakieś mega krycie, wszyscy mówią, że to jest taka druga skóra piękna i tak dalej. Nie, on nie ma jakiegoś takiego mega krycia, porównałabym to właśnie... Narniuś. Porównałabym to krycie troszkę do Healthy Mix, ale naprawdę bardzo pięknie wygląda na tej skórze i ładnie się trzyma. I przede wszystkim, narnia uciekła, i przede wszystkim zauważyłam, że strefa T tak szybko mi się nie zaczyna świecić. Czyli bardzo fajny, nie wysusza, pięknie wygląda na skórze, na pewno warto jest próbowania i te ochy i jachy na jego punkcie są teraz jak dla mnie najbardziej uzasadnione. Jeśli chodzi o usta, to na ustach mam jakąś kombinację, konturówka Golden Rose, szminka z Burżuata w odcieniu Grand Cru, ale żeby nie było matowo, to nałożyłam sobie oczywiście ten top coat z Lovely. Kupiłam go będąc w Polsce, kosztował może 8-10 zł i to jest świetna alternatywa, jeśli nie chcemy kupować pomadek matowych i błyszczących, wystarczy, że mamy coś matowego, a taki top coat nam właśnie zrobi taki piękny błysk na ustach. Tak mi się to podoba, że nie mogę się teraz z tym rozstać. Fajny, długo utrzymuje się na ustach.
nie jest tak bardzo klejący jak błyszczyk, co właśnie sprawia, że tak szybko z tych ust nie znika. I do tego pokazywałam Wam kiedyś ten pędzel w jakimś holu z AliExpress i zastanawiałam się, o co chodzi, że on jest tak strasznie dziwnie ścięty i ileś tam z Was mi napisało, że to jest pędzel do ust i faktycznie to ma sens teraz i nałożyłam właśnie dzisiaj nim top coat, bo nie nakładam aplikatorem prosto na usta, bo nie chciałabym po prostu pobrudzić sobie go w środku, więc nałożyłam go sobie na rękę i dopiero nałożyłam tym pędzelkiem i teraz ten pędzel ma po prostu u mnie nowe zastosowanie, więc nie leży i po prostu się nie kurzy. Przypomniałam sobie też w tym miesiącu, że kupiłam sobie jakiś czas temu kredkę z Anastazji Beverly Hills Brow Definer i w odcieniu, żeby Wam powiedzieć, taupe. I to nie jest taki taupe, jakby się wydawało, bo myślałam, że on będzie troszkę bardziej chłodny. Czy coś tu będzie widać? On nie jest aż tak bardzo chłodny jak ta moja pomada z Inglota. I tutaj mamy na końcu jeszcze grzebyczek. Ale ma bardzo fajny odcień. Nie na całe brwi, tylko na początek. Dorysowuję sobie tutaj takie kreseczki, kreseczki. Brwi, pojedyncze włoski i delikatnie tutaj jeszcze zaznaczam kreską po prostu początek brwi. Jeśli chodzi o formułę, to jest dla mnie zbyt sucha i jakoś tak precyzyjnie całej brwi nie potrafię wyrysować i nie rozumiem, oglądam tutoriale i widzę, jak dziewczyny jej używają, ale ta kredka kompletnie mi się nie sprawdza do malowania całej brwi. To wszystko wychodzi tak nieprecyzyjnie, jest rozmazane, ale jeśli chodzi o zaznaczenie początku brwi, to jak najbardziej. I właśnie w tym miesiącu troszkę zmieniłam makijaż swoich brwi. Różnie jest, raz jest mocniej, raz jest słabiej, ale ta kredka tutaj leci sobie teraz na początek brwi, więc też nie zmarnowane, bo ona chyba kosztowała 18 funtów, z tego co pamiętam. I trochę było mi szkoda, że mi się nie sprawdziła, a tu proszę, jednak znalazła swoje zastosowanie. I zanim przejdziemy jeszcze do cieni, które chciałabym Wam pokazać, to pokażę Wam, co odkryłam. Palmolive wypuściło, zresztą jest napisane, że new, żele pod prysznic w naprawdę świetnych zapachach. Ja sobie kupiłam mint shake i to po prostu pachnie tak miętowo, że aż by się chciało to zjeść. Ja po prostu jestem zwolenniczką świeżych zapachów. Kiedyś Wam wspominałam, że uwielbiam wszystko co miętowe, więc oczywiście jak to zobaczyłam, to nie mogłam przejść obok tego obojętnie, a kosztowało na promocji mnie to opakowanie funt 50. Jeszcze widziałam, że były truskawkowe, czekoladowe i waniliowe. Więc jeśli jesteście też zwolenniczkami takich niecodziennych zapachów, albo po prostu zapachów pięknych pod prysznic, które dadzą Wam takie, może taki czas relaksu przy pięknym zapachu, to jak najbardziej polecam Wam zerknąć po prostu na te, chciałam powiedzieć, płyny. Nie, dobrze, płyny do kąpieli. I na końcu pokażę Wam jeszcze jednego bubla. Nigdy nie pokazywałam bubli, ale wydaje mi się, że fajnie byłoby o tym wspomnieć. Ale teraz ostatnio jakoś tak zauważyłam, że moje makijaże codzienne zrobiły się takie monotematyczne trochę. Zawsze jest po prostu ciepło, bordowo, czerwono, pomarańczowo i brązowo. No i tu nie będzie inaczej, ale chciałam po prostu dodać sobie jakiegoś innego wykończenia w makijażu, nie tylko takiego płaskiego matu na oczach. I przypomniałam sobie, że kiedyś sobie skomponowałam taką paletkę. To jest paletka Flexi Palette z Inglota. I tutaj sobie powykładałam do niej, no nie wszystkie, bo mam jeszcze trzy zapełnione, ale chcę pokazać Wam tą, po którą teraz ostatnio sięgnęłam. I to są cienie ze Slika, z różnych paletek i z Make Up Academy bodajże, jeśli się nie mylę. I powiedzcie, czy to nie wygląda pięknie? Tak się na to popatrzyłam ostatnio i stwierdziłam, dlaczego ja o tym zapomniałam. Wiecie jak to jest, używa się jakichś cieni, później przychodzi nowa paletka, inne idą w zapomnienie i jakoś tam głowę zawraca, to nowa paletka, później jest jeszcze nowa paleta i tak w kółko i te cienie w końcu zostają zapomniane, ale fajnie tak sobie czasem pogrzebać w komodzie z kosmetykami i sobie przypomnieć, że coś takiego pięknego jest. A co tutaj szczególnie chciałam Wam pokazać, najpierw to, to już pewnie kojarzycie, jedna z moich ulubionych palet Zoeva Caramel Melange. I tutaj ten odcień, zrobię Wam swatcha na ręce. Tutaj leci swatch.
Doskonale wiecie, jak ten kolor wygląda, bo ja się wiecznie nim zachwycam. I robię sobie rozróbę. A tutaj ten odcień, już go Wam wyciągam. Ja ogólnie te cienie wyciągałam nad świeczką. I tutaj pod każdym cieniem mam przyklejony krążek z maty magnetycznej. Sobie kupiłam takie krążki, chyba już były gotowe wtedy. I na to kupiłam naklejki i sobie podpisywałam każdy cień. I tak, i tutaj jest paletka Make Up Academy Glitter Bar bodajże. Tak ona chyba się nazywała, ale nie jestem pewna, na pewno Make Up Academy. I zobaczcie ten cień. Chciałam wam po prostu pokazać, że coś na niego może wyglądać tak. Sama jestem w szoku, bo popatrzyłam się na ten cień i tak pomyślałam, coś on mi przypomina. I tutaj mamy Zoeve, a tutaj mamy Make Up Academy. A ta paletka z Make Up Academy kosztowała 4 funty albo 3,50, więc zobaczcie, 3,50 paletka i tam chyba też było 10 cieni. I tutaj mamy przekrój Zoeve 18 funtów. Więc jeśli nie chcecie wydawać na Zoeve, to zainteresujcie się tą paletką właśnie z Make Up Academy. Może maty nie są aż tak bardzo powalające, ale te wykończenia cieni perłowych i metalicznych, cudo, naprawdę cudo, uwierzcie mi na słowo. I tutaj mogłabym Wam jeszcze pokazać na przykład, chyba tutaj mam Slicka w większości. Zaraz sprawdzimy, co tu mam. O nie, tutaj mam jeszcze jeden cień Make Up Academy Glitter Bar, czyli to też ta sama paleta była. I to jest taki jaśniutki kolorek. Widać chyba, jak to wygląda. Zróbmy sobie swatcha. O, i widzicie tutaj taki jaśniutki. Pigmentacja tych cieni jest naprawdę świetna, więc fajnie sobie po prostu skompletować tak paletkę. Teraz drugiej Wam nie będę pokazywać, bo nie chciałabym sobie tutaj robić za dużego bałaganu, ale w drugiej mam chłodne cienie tam, zielone jakieś, niebieskie, szarości i tak dalej. Tutaj skupiłam się jednak na brązach i takich ciepłych kolorkach, więc super. Super, sama siebie chwalę. Jeśli by Was zainteresowało, co dzisiaj mam na twarzy, jeśli chodzi o podkład, to mówiłam Wam, że czekam na podkład, który mi przywiezie moja siostra i jest to Catrice HD Liquid Coverage Foundation, tak? Dobrze mówię, chyba dobrze wymawiam. Ja sobie kupiłam Sandwash, bo 10 była wyprzedana, a 0,20 to był Rosewash i nie chciałam jednak Rose. Już sama nazwa tego odcienia odstraszała, nie chciałabym być po prostu różowa, a on okazał się dla mnie za ciemny. Ale sobie go dzisiaj wymieszałam właśnie z tym mikserem z NYXa i powiem Wam, że to jest cudo. Ale to tylko tak wspominam, bo użyłam go tylko 2 razy. Więc ulubieńcem stycznia na pewno nie jest, ale oczywiście warty napomknienia, wspomnienia, warto o nim wspomnieć, jakby nie patrzeć. I powiem Wam, że szukałam tej 10 na wszystkich polskich możliwych stronach i nic, a wystarczyło, że wpisałam nazwę tego podkładu, Catrice i tak dalej, UK, wyskoczyła mi pierwsza strona, jakaś apteko, drogeria, bardziej pod aptekę to podchodziło. I trafiłam po prostu na 10, zamówiłam sobie 10, mojej siostrze zamówiłam 30 i czekam, za 4 dni będzie, więc dajcie znać, czy chcecie zobaczyć też test na żywo, bo sama jestem ciekawa, czy tam ten kolor mi się sprawdzi. I przejdźmy może ostatecznie do bubla. Wspominałam Wam o tym chyba w haulu z Polski i to jest Bielenda Soft Expert Very Sensitive Skin. To jest po prostu do wąsika, do jakiegoś tam zarostu zbędnego na twarzy, zarostu do włosków zbędnych na twarzy, których nie chcemy, żeby je usunąć. I ten krem się tutaj bodajże nakładało na 3 minuty. Tak, na 3 minuty. Ewentualnie jak wiemy, że mamy grubsze włoski, to tam można przedłużyć o minutę lub dwie. Ja trzymałam ten krem 4 minuty i powiem Wam, że to jest jakaś tragedia. Nie dość, że mnie troszkę to piekło, to jak to, zdjęłam tą szpatułką, która tam była, to zobaczyłam, że te włoski jakby były jeszcze bardziej widoczne niż były, wiecie, chodzi mi o wąsik. To po prostu coś strasznego, wydaje mi się, że te włoski w niektórych miejscach po prostu zostały tak jakby ucięte, nie zostały usunięte przy samej skórze, tylko jakoś tak od połowy, co sprawiło, że były jeszcze bardziej wyraźne. I po prostu byłam zła w ogóle, że takie coś sobie nałożyłam.
Moja koleżanka proponowała, żebym sobie kupiła z Avonu do usuwania wąsiku też taki krem i powiedziałam, że jak będzie, niech mi zamówi, jak będzie sobie zamawiać i przetestuję, bo to jest po prostu taki bubel i już wam mówię, że byłam na to taka zła, że po prostu wąsik sobie usunęłam takim nożykiem, tym co tutaj brwi sobie ostatnio gole, powiedzmy, usuwam, bo po prostu nie mogłam się na to patrzeć, jak to wygląda. No. I tyle z narzekania. Mam nadzieję, że sobie coś podpatrzycie. Długo dzisiaj nie gadam, bo chciałabym dla was dzisiaj jeszcze nagrać, o ile mi aparat pozwoli, bo widzę, że tutaj mi zostało 20% baterii, haul z AliExpress, bo chciałabym sobie po prostu porozkładać te wszystkie rzeczy już na miejsca, a nie po prostu trzymać ich w koszu. Także mam nadzieję, jak już mówiłam, coś sobie podpatrzycie i dajcie znać, czy chcecie zobaczyć test tego podkładu z Catrice. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa pa!